Siemaneczko, moi drodzy, tutaj Pajter i Koru. Zapraszamy was na kolejny odcineczek The Last Tinker City of Colors. Nasz przyjaciel Koru był ostatnio w świecie snu. I tutaj nasz przyjaciel właśnie mówił, nareszcie to koniec. Hej zielony, czy to ty byłeś? Ty zrobiłeś to spowolnienie? Nie wiem, okej. To po prostu się dzieje, kiedy strasznie się wystraszę. Okropnie się wystraszę. Tak czy siak. Znajdujemy się po niewłaściwej stronie. Musimy znaleźć teraz doktora Browna, który nam pomoże aktywić portal. Pamiętacie, nie? I co oglądają, wiedzą o co chodzi. Ostatnio także też widziałem, że mało osób, a mianowicie może ze 20 osób, oglądało tą serię. Co powoduje, że niektórym chyba się nie podoba, bo widziałem początki były dosyć lepsze, ale to tak zawsze jest na każdej chyba nowej grze, którą grał. Na początku może coś kogoś zaciekawi, a potem już powiedzą, to lipa, dalej nie oglądam. A ja się cieszę z tego, że to jest taka gra, a nie inna, bo moim zdaniem nie musi to być gra, w której musi być ciągle strzelanie, zabijanie, mordowanie. Ta gra ma swoją, powiedzmy, fabułę, ma taką historyjkę. Moim zdaniem ta gra nadaje się na każdą kategorię wiekową. Tak dla zabawy, wiecie, można pograć, zobaczyć. Też jak kupowałem tą grę, też nie wiedziałem o co w tym chodzi. No a tymczasem polubiłem ją i jak już zacząłem, no to ją skończę. A tu co, mamy z kim gadać? A, ukrył się w muszli. Hej, kim jesteś? Czyżbyś to ty uprowadził mojego syna? Co? Na pewno nie. Po prostu szukam doktora Browna. A, okej. Zaginął mój syn. Kiedy się wszystko to zaczęło. Próbowałem go poszukać, ale pewnie bałeś się stąd wyjść, co? Szukać, czy co? Ten zielony jest z wami? Spirit? Może wam zaufam, jeżeli pomożecie mi znaleźć mojego syna, a ja wam pomogę znaleźć doktora Browna. Mam nadzieję, że go znajdziecie. Wow, tu jest brama. Co mam teraz wziąć bombera? Było napisane? Mamy go złapać? Scrollem do góry? Czekajcie, nie da się nawet sprintować, on taki ciężki. Ile on tutaj się najadł? Dobra, puszczam go. Szybko. Może teraz nie będę go dźwigać. Tylko wiecie co, najpierw się tu porozglądam. Mam zieloną moc. Jakieś skrzyneczki. Aha, nice. Mi się ciebie dźwigać, ty ciężarny. Wow, nawet... What? Ała! 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 Uwięziony jestem! Pomocy! Gdzieś ty się podział? Czemuś ty mi tego nie rozwalił? Czekajcie. No w końcu! Szybko. Co tu mamy? Pomost? A nie, brama nam się otworzy. Brama nam się otworzy. To czyżby to wszystko na marne? Wow! Szybko. Nie wiem czy będzie mi ten ziomek potrzebny, w każdym bądź razie wezmę go z sobą. Muszę go tam wepchać? No nie gadaj. Lol, szkoda, że ja tak nie mogę. By było łatwiej. Dobra, tu też jest tunel. Tutaj przeskoczymy. A teraz co? Tam będzie czy tam będzie? Nice. Szczerze, to nie wiem gdzie teraz mam iść. Gdzie ja żebym go posłał? Pewnie tutaj bym musiał go wysłać, prawda?
Aha, dobra. Nie. Dałem go na start. Zdecydowanie to była zła decyzja. Ale trudno, to nie będzie, bo teraz wiemy co i jak. Czekajcie. Co jeszcze? Aha, tu są dziury. Dobra, bo tam go wyślę, to pójdzie tam. Dobra, weźmiemy go tu. Sorry ziomek, no ale tak musi być. Lol, teraz całkiem innym sposobem niż wcześniej. Łop! Czyżbym tu mógł zlecieć? Tak, tu mogę zlecieć. Idziemy na drugą stronę. Będzie on mi nadal potrzebny, czy nie? Aha, dobra, jest. Jesteś. Kurczę. Ups. Dziękuję. Już myślałem, że wpadniesz na kaktusy. Czyżby to był ten zaginiony syn? Czyżby... Czy ty jesteś tym strasznym ziomkiem? Nie, nie. Przyszliśmy, aby tobie pomóc. Naprawdę? Możesz mi pomóc się stąd wydostać? Zaprowadzić mnie do mojego ojca? Pewnie, my właśnie ciebie szukamy. To ja pójdę z wami. No super. Okej. Się boi przejść właśnie przez tą dziurę, ale nasz przyjaciel przez to przeżył, to ty też przejdziesz. Możesz poprowadzić Bombera przede mną. Chcę zobaczyć w ogóle, że to nie straszne. No, skakuj. No i teraz muszę iść całą drogę do tyłu, czy jak? No, ziomek. Huch! To nie było takie straszne. Tylko było ciemno. Ale nie byłem sam, to było spoko. Wszystko jest łatwe z przyjaciółmi. Mam nadzieję, że nie muszę... No nie, najpierw muszę Bombera ciągle tutaj wciskać, kiedy on idzie. Dobra, jeszcze muszę zobaczyć, co on znowu chce. To jest super! Taka fajna frajda! Dobra, Bomber, chodź. Bomber! Sorry, ale muszę cię wrzucić. O, dziękuję. Tak, przejdę sam. Wyglądasz strasznie, ale tak naprawdę jesteś bardzo miły. Do zobaczenia za minutę, okej? No to dobra. Do zobaczenia za minutę. I lecimy do jego ojca. Chodź, Bomber. Może jeszcze nam się przydasz. Czekajcie, gdzie był ten ojciec teraz? No właśnie. No i mamy tutaj twojego syna. A to synu, wszyscy. Oni mi pomogli. Naprawdę? Sorry, że wam nie ufałem. Musimy teraz iść na rynek. Czekajcie sekundę. Nasi sąsiedzi otworzą wam bramę. Już się nie muszą was obawiać. Jeżeli tak mówisz, spoko. To my tak i zrobimy. Dobra, idźcie do przodu przez tą bramę. Prosto do portu. I w porcie ktoś pracuje z doktorem Brown. Możecie się go zapytać właśnie o tego doktorka. To bardzo blisko właśnie tego domu i tej szarości. No kurczę! Znowu ta szarość. O Boże, to znowu przychodzi. Dobra, zawołajmy wszystkich, idźmy do głównej wyspy. Nie ma czasu do stracenia. Tymczasem... Czekajcie.
Zobaczmy, gdzie to mamy iść. Tu jest ten port. Od razu inna muzyczka. Aha, tu jest ten. A, ten nasz ziomek. Siema. Co ty tutaj robisz z tą całą bandą? On pomaga właśnie tym żółwiom dostać się, nie wiem, czy zabezpieczyć, czy jak to tam? Bo oni wszyscy się boją. Mam wiadomość od doktorka. On jest na głównej wyspie, właśnie tam. On przygotował dla ciebie ten skok chyba, taki ewakuacyjny. Żebyś nie musiał pływać łódką. Dobra, dziękuję bardzo. Także pamiętacie ten nasz skok, nie? Oh my god. Serio? O rany. Zawsze kiedy jesteśmy blisko, przyjdzie do nas jeszcze jakaś przeszkoda. Jeszcze tego pożałuję. O, znowu będziemy walczyć. Tym razem z innymi potworami. Dobra. Czekaj, wezmę sobie tutaj całą moc, ups. Ciekawe, czy mogę ją aktywować. Dobra. Skoro mogę aktywować, tylko to szkoda, że tak krótko działa. Szybciej niech wysyła. Już mam moc czerwonego, czy jak? Tak, bo to nie jest sen. Bo to nie jest sen. Czekajcie, gdzie mam te potwory? Tu jeszcze mam potwory, które muszę zabić. Nice, to w końcu mogę nawalać. W końcu mogę nawalać. To tym razem nie będzie tak trudno bodajże jak ostatnim razem. Wow. Wow, wow, wow. No ty coś tu chciał. Wow! Nie uważam, a tymczasem mówiłem, że nie będzie trudno. Oh my god. Ups, naprawdę ups. Dobra, próbujemy jeszcze raz. Dobrze, że mamy moc zielonego. Tego muszę na kaktusy naprowadzać. Musimy ich na kaktusy naprowadzać. Wtedy nie będzie tak trudno. Dobra. Dobra. Po prostu spadł. Po prostu spadł. Ała. Dobra. Mamy trochę więcej mocy. Przez chwilkę. Dobra, do 3 razy sztuka, jak to zawsze. Muszę uważać na życie. Au! Strasznie dużo zabierają. Wow, muszę uważać na te. Nie! Oh my god, po co ja tu weszłem? Po co ja tu wszedłem? Oh, wszystko od nowa. Jednak widzicie, nie jest zawsze łatwo. No ale cóż, ucinać tego nie będę. Widzicie, mam skuchy. Taki jest w końcu gameplay.
Dobra, tak może je naprowadzać. Widzę. Czekajcie, tutaj widzę, to się aktywuje, ale co tam jest? To mnie trochę ciekawi, tak szczerze mówiąc. O! Nice. Czekajcie, jeszcze te muszę. One są takie wstrętne i rzucają nas tymi śnieżkami i to właśnie tego czasami nie widzę. Aha, dobra. Bam! Dobra. Dobra, uciekaj stąd. Dobra. Nice. Jeszcze gdzieś? Aha, tam. Jeszcze po drugiej stronie. Ała! Uciekaj mi stąd. Uciekaj mi stąd. Nice. Uwolniliśmy kolorki. Od razu ładniej tutaj. Od razu ładniej. No i chyba tutaj można przejść. Kurczę, ten nieznośny ziomek nas tutaj wysłał. Co to za grzyb? Okej. To raczej nie ta droga powrotna. Aha, tam mamy tęczę. Nie. Tęczę. Aha, jak mam się tam dostać? Jak ja mam się tam dostać? Wow, ryzyk fizyk? No, nie chciało mnie przepuścić, czy co? O, wow, prawie przed wyjściem. Czekajcie, ale tam było jedno miejsce, w którym mogłem swobodnie sobie stać chyba. O, tu. O, nice. Przeszliśmy. Przeszliśmy. Dobra, lecimy dalej. O nie. O, nie mam mocy. Aha, najpierw tamtego muszę. To jest strasznie ciasno. O nie... Muszę najpierw tego ziomka chyba uderzyć. A, dobra. Czekajcie. Ciekawe, czy on mi tutaj czymś pomoże. Nie, bo jak one wszystkie mnie zaatakują, to będzie po mnie. A! Gdzie jest mój bomber? Kurczę! Nie! Ja nie mogę, coraz trudniej! Coraz trudniej! One... Czekajcie, jak to było? Aaaa! Aha, dobra, ja chyba nie muszę. Nie muszę go tutaj umieszczać. Muszę po prostu bombera tutaj dostać. Dobra, muszę szybko życie zdobyć. Wow! Wow! Otoczony jestem.
Dobra. Nie! Och. Dobra, teraz trochę łatwiej, powiedzmy. No! Trochę osłabimy ich, ale dobra. Znaczy, czy to pomoże? Nie właśnie. Aha! Nie ma tego kwiatka czasem, żeby go powiększyć? Aha, dobra. Nie! Muszę najpierw go sklepać, bo inaczej nie przejdę. Tam widzę trochę mam tych serduszek, bądź tego życia. Dobra, trochę mi to pomoże. Zanim to zniknie. Szybciej, szybciej! No już powinieneś paść. O, nice. Właśnie. Tu był ten kwiatek. No ale tak, skoro ja mam go tutaj... To chyba niemożliwe, że go przez tą dziurę tam wrzucę, co nie? Zaraz coś wypróbuję. Dobra, to tylko taka próba była. Chodź tu, ziomek. Teraz go powiększę. No kurczę, to też mogłem go... Mogłem go powiększyć. Bądź przywołać. Dobra. Nice. Nie ma tu czasem ekstra życia. Dobra, teraz mogę go przywołać. Dobra, lecimy. Nie, kaktusy! Aha, dobra, nasz ziomek jest tam. Ostrożnie, ostrożnie. Wow! Nice, dzięki stary. I znowu lecimy. I znowu lecimy. Yahoo! Nice. Finally, nareszcie. Znaleźliśmy doktora Browna. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Siema, siema. Aha, tam jest, dobra, 50 metrów. Mamy doktora Browna. Czyżby to ten? Siema, Koru! Cieszę się, że cię widzę, że ci się udało. Myśleliśmy, że cię straciliśmy. Bo to było... te skoki były zmanipulowane. Widzisz, tato? Nic tutaj strasznego nie ma. Z Korym możesz porozmawiać. Musimy uniknąć szarości. Tato, on jest super utalentowany, on pomógł mi się wydostać. Dobra. Podzielimy się tym, co mamy. Dobra, musimy iść do doktora Browna. Nie martw się o nas. Potem my przyjdziemy do was. No dobra, po co ja tutaj z wami gadam, skoro tutaj doktorek sobie stoi. No i znowu kolejna gadka. Koru, cieszę się, że cię widzę. O, pomóż mi. Tych dwoje jest totalnie zwariowany.
Oj, macie nawet zielonego razem z sobą. Super, wspaniale. Że co? Wygląda to, że zastosowaliście Greena. Nie dotykaj mnie. O, jest czerwony. On ciągle się boi wszystkiego. Nic mu nie pomaga. To nie jest oczywiste. Długa izolacja niekontrolowana. On się boi wszystkiego, czego nie zna. No to prawda. Ale to nie jest jak on. On jest tylko ciekawy. On nie zwalcza żadnego niebezpieczeństwa. To w ogóle nie ma sensu. Czy on może nam pomóc? On zrobi coś takiego jak slow motion, czyli takie zwolnienie. To zależy... Czy jak czerwony mówił? Od pomysłu. Jak uleczyć zielonego? No dobra. Musimy podążać za doktorkiem. No ale... Ups, przepraszam. Gdzie on nas tu prowadzi? No. Dobra, muszę wejść na statek. I on nas tu przewiezie na następną stronę. To jest nasz wielki młyn. To jest największa fabryka zielonych. One produkują właśnie kolorowe. Oni są bardzo wystraszeni, żeby tutaj wejść. Oj. Mówię, że to niebezpieczna droga do tego. No i co? Mam tutaj siadać, czy jak? Ups, tutaj muszę uważać. Full kaktusy, które są naprawdę bezużyteczne i niepotrzebne. Musimy udać się teraz do naszego tego. O, gdzie jest nasz Biggie? Nice. Nie, znowu to. O nie. Mam nadzieję, że nie będzie przeszkód, bo już zapomniałem. Nice! Co ja powiedziałem? Ciekawe, ile prób będę potrzebował. Uhu! Dzięki, zielony. Wow, nic nie widzę! Nic nie widziałem, nie wiedziałem, o co chodzi. Tyle zakrętów. Ciekawe, ile prób będę teraz musiał podjąć, żeby się tam dostać. Super. Fajna zabawa, tak czy siak. No jeszcze gdzieś skoki, czy nie? Wow! Pełno przeszkód. Ale od nowa nie chcę zaczynać, nie? Stary, starczy już tych przeszkód. Jest! Udało się.
Ty nie mówisz poważnie, że chcesz się tam wspiąć. Tam? Na pewno tam? Ja w to wątpię. Popatrz na to. Wygląda jak matka śmierci. Pułapek. To będzie interesująca wspinaczka. Na pewno. To nie może być prawda. Jaś chyba śnie. Tylko dobra. Jak my mamy tutaj się dostać? Aha. Szybko. O, za późno. Dobra, odczekajmy. O, serialnie? Ej, w ogóle ten odcinek to jest strasznie ciężki teraz. Wow, wow, wow. Powiedzcie mi, gdzie ja mam teraz iść? Aha. Okej. Łow, udało się. Punkt zapisany, a teraz tam czy tam? Powiedzmy, że tu. A, pływać nie chcę. Chyba teraz trzeba będzie zygzakiem iść, coś mi się wydaje. Czekajcie, musimy zobaczyć, jak to w ogóle działa, tak? Serio? Jak ja mam tam się dostać? Nie zostanę się. Nie chcę mi skakać w ogóle na lewą stronę. Patrz, czekajcie. A, prawie. Muszę najpierw od tej zacząć. Czekajcie, jeszcze poczekam na tamte. O! Nie jest łatwo, nie jest łatwo. O kurczę. Zaraz zginę. To będzie ciężki parkour. Udało się. Najgorsze, co najgorsze. To mi to jeszcze tego nie zapisało. O nie. Jeszcze jest jakieś wejście. Tu też. To szybko znika. O, please, nie od początku. A teraz? Ślepy zaułek, czy co? Aha, tam, dalej. Dobra, muszę poczekać na tego. Dobra, 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 dobra. Uff. Udało się. Czekajcie, tego najpierw się pozbędę, bo on strzela. Wow. Dobra. Ziomek, przestań tu mi płakać. Czekaj, gdzie tu jest wejście, tylko szybko mi mów. Czekaj, czyżby tutaj coś było? Aha, tu jeszcze jest jeden ziomek, dlatego też nic nie mogę zrobić. Aha! Chodź tu, ziomek. Jup, 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 jup! Lecimy, lecimy! Wow! Ale nie wysadzaj mnie w powietrze od razu.
A kurczę! Dobra, już widzę. Dobra, już widzę, co źle zrobiłem. Trochę odejdę. Dobra, dzięki. I teraz będę musiał... Teraz go przedostać przez tą dziurkę. Chodź, 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 mody. Dziękuję. Teraz mi pomożesz dalej. Tylko może weźmiemy sobie trochę znowu kolorków. Yo! Kurczę, on jest taki niebezpieczny, że mnie też wysadza w powietrze. Wow! Chodź tutaj, ziomek. Nie no, trochę bliżej. Dziękujemy! Dobra, idziemy dalej. O nie! Znowu to skakanie! Znowu to skakanie! Ej, tym razem nie zadziałało? Tym razem nie zadziałało. Nie działa! Nie mogę nacisnąć literki, znaczy naciskam literkę A, ale nie chcę skakać. Oh my god! Oh my god, to chyba będzie najtrudniejsze. Tamto było trudne, ale to... Oh my god! O ja! Wow! Nie! Nie! Och! Jaki fart! Jaki fart! Poczekamy, poczekamy. Poczekam, nie chcę się tu spieszyć. Spadłem. A czy ja na pewno mam tutaj iść? Nie no, w sumie mieliśmy się wspinać, prawda? Poczekajmy jeszcze raz. Aha. Tam jest wejście, tylko tak. Jakie mam tam wejść? Aha, dobra, jest. Jest. Czy oni sobie zżartują? To jest niemożliwe. Może jakoś się da zatrzymać czas? Okej, dobra, już myślałem, że tamto było przejściem. Tu nam brakuje nam naszego ziomka, którego nie mamy. Nie, my go nie wzięliśmy. Serialnie, my go nie wzięliśmy. O ja. Muszę się wracać. No nie wiedziałem, że muszę go wziąć. Ale kuszę teraz. Ale kuszę. Powoli. Cała droga na marne. Mam nadzieję, że on jeszcze tam gdzieś jest. Och.
Czy ja muszę mieć takiego pecha? Czekajcie, może on gdzieś tu jest? Nie no, ja go wcześniej nie brałem, nie? Nie brałem go wcześniej. Także... muszę go wziąć. Czemu ja padam? Ludziska! Pomocy. Przed chwilą mogłem tam skakać, co nie? Ostatnie życie. Ostrożnie. Nie, to nie może być prawda, co nie? Nie. To coś mi tu nie pasuje. Coś mi tu nie pasuje. Pewnie straciłem sporo czasu. Patrzcie, tutaj pomniejszyć go nie mogę. W ogóle nie mogę go przywołać, to jest problem. Skąd ja mam teraz wytrzasnąć naszego... Aha. Dobra, wszystko jasne. Czekajcie, niech to mi się zapisze. Aha. Nie wiem, czy on mi tu będzie potrzebny. Dobra. Tak to miało właśnie być. O, tak to właśnie miało być. No, miejmy nadzieję, że zdążę. Zatrzymało cały system. No, gdzie jest ziomek? Serialnie? Czemu nie mogę go przywołać? No nie mówcie, że muszę się z powrotem tu wracać, bo to będzie jakoś nierealne teraz. Właśnie była gdzieś dziura, co nie? Aha, dobra. Chodź, ziomek. No, mam nadzieję, że teraz te tryby się nie uruchomią. Dobra. Kurczę, kurczę, kurczę. No chodź, 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 chodź. Dziękuję. Dobra, myślę, że lecimy, nie? Wio! Wow, nie tam! Stary, jak ty prowadzisz? Ole, ciężko się tym steruje. Uuu. Żebyście to widzieli teraz. Dobra, jeszcze zniszczymy tych, zdeptamy. Nice! Stój, dobra.
Znowu widzę, muszę go wziąć. Bo bez niego to ani rusz. Bardzo dobry pomocnik. Bardzo dobry pomocnik. No, czekaj, czekaj, czekaj. No kamieni to nie chcę. Tych kolorków jak... Aha! Dobra, tutaj musimy cię wziąć teraz, chodź! Tylko gdyby nie ta blokada, nie? Kurczę! Muszę się odsunąć! No, dobra. Jeszcze dalej, jeszcze dalej, jeszcze dalej! Jeszcze dalej, dobra. Ups, no celuj w niego, celuj w koro. Dzięki, stary. No, miejmy nadzieję, że to koniec. Miejmy nadzieję, że to koniec. O, naprawdę tu jesteśmy! Jesteśmy w wielkim młynie. Jesteśmy w wielkim młynie. A ten już się boi. To jest czyste zło. Z czym masz problem? Ty możesz latać, he? No tak, i co? Do czego ty się obawiasz? Wysokości. A ja zapomniałem, jak tu lata, jak się lata. O rany. Dobra, my chyba skończymy na tym odcineczek. A tymczasem znajdujemy się w wielkim mnie, który przyjdziemy już w następnym odcineczku. Co by na to? Tak, odcineczek był drugi. Długi, przepraszam. Pełno pułapek i w ogóle. Dobra, dzięki, że go obejrzeliście i zapraszam już wkrótce na kolejny. Bye, bye!